Mamy dzisiaj kolejny dzień szkoły. Szkoły Służby Tymoteusz. Plan wstępny jest taki, że będziemy uwielbiali Boga. Teraz po uwielbieniu będzie od razu pierwsza sesja. Będziemy na tej pierwszej sesji mówili o bardzo skrótowo o sprawach związanych z demonami i zaburzeniami i pokażemy, jakie są tutaj różnice i jak to w ogóle wygląda. Potem będzie przerwa krótka. Po tej przerwie będzie druga sesja. Na tej drugiej sesji będę mówił na temat uwalniania od demonów. Potem będzie znowu krótka przerwa i będę mówił na temat pracy z ludźmi zaburzonymi i w jaki sposób te rzeczy mamy ze sobą łączyć w naszej służbie. Potem mamy, i szkoła zakończy się, mam wrażenie, około godziny 15, tak myślę, już nie wiem. Potem będzie przerwa na to, żeby coś zjeść i ci z was, którzy chcecie, o 17 godzinie jest spotkanie uzdrowieńczo-uwolnieniowe, gdzie będziemy uchylić się o chorych, będziemy ich uzdrawiać, będziemy uwalniać ich i przyprowadzać do Jezusa, jeżeli takie osoby przyjdą na spotkanie. Więc to mi tak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Wszystko może się skończyć w granicach pewnie godziny 19 chyba, tak? Nie wiem. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie. Zaczniemy od uwielbienia i chciałbym, żebyśmy, jesteśmy tutaj dzisiaj w tym składzie, bo zresztą na tej szkole jest taki skład. Ja zresztą każdego proszę, żeby kiedy na tej szkole, jeżeli ta szkoła nie jest kolejnym etapem w życiu człowieka, który na tej szkole nie był. Ta szkoła to jest szkoła dla ludzi służby. I tutaj ludzie, którzy nie są w służbie, a przy tym wszystkim nie mają podstaw naszych nauczań wcześniejszych, no to ta szkoła dla nich jest problemem. Bo my tutaj nie wykładamy szczegółowo różnych rzeczy, dlatego że na przykład temat związany z demonami jest szczegółowo wyłożony zupełnie na innych nauczaniach. I ja biorę pod uwagę, że ludzie, którzy tutaj są, te wszystkie nauczania mają w jednym palcu. I dlatego idziemy dalej. Dlatego w ten sposób. Bo inaczej, jeżeli nie masz tego w jednym palcu, to szkole po prostu, ta szkoła może być trudna dla ciebie. Mogą być tu mówione trudne, że to są praktyczne sprawy. My praktykujemy rzeczy. A jeżeli nie masz podstaw, to próba praktykowania tych rzeczy, tak jak będziemy o tym dzisiaj uczyć, no może się skończyć fiaskiem. Musimy mieć silne podstawy. Ja o tym będę mówił za chwilę. Kiedy będziesz się wielbił Boga, chciałbym, żebyś stawał świadomie w miejscu, w którym jesteś. Jesteś człowiekiem służby. Jesteś człowiekiem, który swoją wolność, którą masz w Chrystusie, złożyłeś ją pod stopy Boga. Jak powiedziałeś, Panie, ja wiem, że jestem wolny, a od dzisiaj jestem Twoim niewolnikiem. Bo tym jest człowiek służby. To świadomy, wolny niewolnik. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to, że Ty spowodowałeś, że w tym miejscu, żeby się zbierać razem i wywyższać Twoje imię. Ojcze, uwielbiamy Cię. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś z nami dzisiaj. Za to, że Twoja potężna obecność jest w nas i wokół nas. Czcimy Ciebie, potężny Boże nasz. Czcimy Twoje wielkie imię Jezus. Czcimy Ciebie, Król. Ogłaszamy Twoją siłę w nas. Ogłaszamy Twoją śmierć w naszym grzechu. Ogłaszamy Twoją smrt w stanie. Jezus. Bóg, Boga, tutaj. Wrócamy Cię. Bóg, Boga, tutaj.
Yeah.
Świeci się i królestwo w tym.
Thank you.
się kochałeś. Teraz znalazłeś. Niczym sobie nie zasłużyłeś na ciebie. Ty nas znalazłeś. Teraz przemieniłeś na swój obraz. Zwróciłeś nas w naszym duchu. Ty jesteś początkiem i końcem. Siemę, Nelo, Rory, Saj, Rory. Teraz jest nasz Bóg. Wywyższamy tylko Ciebie. Jezus, nasz Bóg, wywyższamy tylko Ciebie. Jezus, nasz Bóg, wywyższamy tylko Ciebie. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Tobie miejsce w naszych sercach, na to, aby Twoje słowo poszerzało nasze poznanie. My ufamy Tobie, że to, co dzisiaj uważamy za życie, jeśli to stracimy i zyskamy z Tobą prawdziwe życie, nie będziemy tego żałować. Która się podnosi w swojej duszy przeciwko poznaniu Boga.
jakąś tam myśl, która przeszkadzasz teraz, usuń się przez imię Jezus. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa. Walk the kid out of the spirit of the Lord, and 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 the Lord,
Thank you.